Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Dobra, załatwiliśmy już chyba wszystkie sprawy na pierwszych dwóch poziomach. Jak wspomniałem, wracamy z powrotem na poziom czwarty, tak. Przy okazji mamy też już jedną sprawę na wieży kapłanów, ale tam się na razie jeszcze póki co chyba nie dostaniemy. I wieży magów, o ile się dobrze pamiętam. Ktoś tam zlecił tam ich poszpiegować i tak dalej. Dobra. Skoro już jesteśmy w kuchni... Nie, tu nie było. A, już czas, żeby doszło do nas żarcie. Oni wcale nie wyglądają na śpiących. Nie wyglądają na martwych. Ktoś chyba nas wrobił w konia. Gotów. Ta. A przy okazji, możemy awansować drużynę. Łowca, poziom czwarty. Siła jak zwykle, bo coś innego byłoby potrzebne krasnoludowi. Wiedza o pustkowiach, czemu by nie? Kapłan... O, mądrość już plus 6. Powinniśmy dostać jakieś nowe zaklęcia. Poziom 8. Ciekawe. Grupowe uzdrowienie. Dobra, boskaura, co to robi? Po pierwsze, chronione statem otrzymują premię ochronną plus 4, taki sam modyfikator rzutów obronnych. Po drugie, ochrona istoty otrzymuje 25 punktów do odporności na magię. Po trzecie, chroni istoty przed czarami z aurorzni dominacji. Po czwarte, jeżeli zła istota zdecyduje się na zaatakowanie ochronionej istoty, istota atakująca zostanie oślepiona na 3 rundy, chyba że uda się jej na wytrzymałość. Dobra, też brzmi fajnie. Możemy wziąć sobie dodatkową burzę ognia. No co mam właśnie z domeny? Aura witalności. Podczas działania czaru wszyscy sojusznicy znajdujący się pod jego wpływem otrzymują modyfikator plus 4 siły kondycji i zręczności. Nice. I chyba wezmę drugie grupowe uzdrowienie, ponieważ leczenia nigdy za mało. To weźmy to, może się przydać. Raz co tu nie wiem, może przyzwanie potwora. Ochrona przed żywiołami. Nietykalna świętość umysłu, meh. 6, 5, dobra, z 5 poziomu. Siła Herosa. Plus 4, plus 1k4. Nie, to za krótkie. Odporność na zaklęcia. A to może nawet się przydać. Kiedyś. Z 4 poziomu... Nie wiem, mamy przywrócenie? No to wezmę przywrócenie. I 2 z 3 poziomu, wow. Ujawnienie niewidzialnych, ponieważ dlaczego by nie? I co by tu jeszcze, co by tu jeszcze? Lodowe ostrze, ponieważ dlaczego by nie? Z 2 poziomu... Wow, że regeneracja sił? Nie, to już mam. Później nie działania trucizny. No i dobra. To wszystkie nowe czary dla ciebie. Teraz ty, łotrzyku. Zręczność plus 7. Jak słodko to brzmi. Zobaczmy. Przeszukiwanie. Używanie magicznych urządzeń. Co ty jeszcze masz? Otwieranie zamków. No chyba zwiększę jeszcze używanie magicznych urządzeń, ponieważ to się zawsze przydaje. Przynajmniej zawsze, nie w moim przypadku. Aż ciągle zapominam, że łotrzyk również może czarować. Śliski umysł. Rozkazu to była dodatkowa szansa. Szybki strzał, celny strzał. Lepszona inicjatywa. Ulepszony odskok. To się przyda.
Oprócz tego, że łotrzyk wciąż nie otrzymuje żadnych obrażeń od czarów, takich jak Onistrakula, jeżeli uda mu się rzut obrony na refleks, to teraz otrzymuje jedynie połowę obrażeń na atak, jeżeli rzut się nie uda. Czyli ulepszony odskok daje nam to, że łotrzyk zawsze będzie otrzymywał tylko połowę obrażeń z takich czarów obszarowych, znaczy tych czarów, które wymagają rzutu obronnego na zręczność. A jeżeli mu się uda, to dodatkowo nic nie otrzyma obrażeń, więc. Więc strzeżcie się, magowie. Charyzma. Dyplomacja. Blef. Koncentracja. I używanie magicznych urządzeń. Dodatkowy czar pierwszego poziomu. Co ja mogę wziąć z pierwszego poziomu? Magiczne barwy, ponieważ fajnie wyglądają. Ta. Ochrona przed złem. To się może przydać. Piąty poziom. Przywołanie cieni. Widmowe ostrze, jak to działa? Jak miecz zmarszczka, plus 3 z powodu neutralny miecz ten zadaje dodatkowe plus 10 punktów magicznych obrażeń. Wyzwanie potwora 5, przyzwanie cieni. Mam przyzwanie cieni z moich pięknych skrzypców, więc wezmę sobie miecz. O, i szósty poziom. Wielki okrzyk. Po rzuceniu tego zaklęcia zdobywa się ogłuszająca moc w formie stożka o średnicy 3 metrów i postaje 10 metrów. Wszystkie stworzenia znajdujące się w obszarze działania muszą natychmiast wykonać rzut na wytrwałość. Te stworzenia, którym się nie uda, rzut na wytrwałość zostaną oszołomione na 2 rundy, ogłuszone na 4 rundy i otrzymają 2K6 punktów obrażeń, które wykonają dany rzut za dzienne obrażenia. Przywołanie niewidzialnego myśliwego. Czar ten przywołuje niewidzialnego myśliwego, istotę, której ojczyzną jest sfera żywiołu powietrza. Istota ta wypełnia wszystkie rozkazy rzucającego i pozostaje w nim na okres działania czaru lub póki nie zostanie zabita. Cienie. Większe przyzwanie cieni. Chyba wezmę sobie niewidzialnego myśliwego. To brzmi całkiem fajne. No i grupowe przyspieszenie. Dzięki temu będziemy mogli częściej ten czar rzucać. Co do ciebie, magu. Inteligencja, oczywiście. Koncentracja, wiedza tajemna, czaroznawstwo. Wiedza o pustkowiach, alchemia i nie wiem, dyplomacja. Cokolwiek. Zastraszanie. I dodatkowe czary. Żelazne ciało. Czas działania czaru utrzymuje zmniejszenie obrażeń, nieźle. Ogień i kwas dodają tylko połowę obrażeń, staje się odporny na elektryczność, rzucający staje się niewrażliwy na zaklęcie mające wpływ na jego oddychanie lub fizjologię. Dodatkowo plus 6 do siły, minus 6 do zręczności, a przy pomocy swoich żelaznych pięści może zadać się 6 obrażeń plus modyfikator ze siły. Niestety, rzucający staje jest spowolnione i staje się niezgrabny, że został spowolniony. 20% nieudanego zaklęcia. Chyba wezmę po prostu trzeci plugawy uwiąd. Dodaje całkiem niezłe obrażenia. 25K8 maksymalnie. Na obecnym poziomie 16K8. A co my tutaj mamy? Wezmę drugi palec śmierci. A gniew Mawlona. We wszystkich kierunkach. Dla. Siedmioro oczu, właśnie. Ciągle zapominam, jak ten czar działa. Oko umysłu przed atakami na umysł, oko miecza odbija pierwsze ataki fizyczne lub rzuca 5 pocisków. Oko maga pochłania pojedyncze ataki, można rzucić błyskawice. Oko jadu. Możesz zatruć. To jest ciekawe. Oko duszy blokuje magiczne ataki powodujące natychmiastową śmierć. O, to jest całkiem przydatne. Osłabienie. Oko ciała. Krzyk. Beznadziejne oko kamienia. Chroni przed pojedynczym atakiem petryfikacji. Zaklęcia trzeciego unieruchomienia osoby. Ble. Częściej muszę rzucać to zaklęcie. Opóźniona ognista kula. To działa jak ognista kula, tylko że po rzuceniu na to na jakiś obszar to nie aktywuje się od razu, tylko czeka aż ktoś w nią wejdzie. Wtedy się aktywuje. Kontrolowanie nieumarłych, co nie wiem. O, wezmę drugi ten palec śmierci. A co by tutaj wziąć? Wyładowanie łańcuchowe. Ta.
A, jeszcze z drugiego poziomu coś mamy. Płomień Agnezara. Dobra. No i to wszystko, jeżeli chodzi o awans o poziom. Jestem. Czas rozmówić się z tym gościem. To zadanie godne mojego. Zrobiłeś nas trochę w jajo, kawalarzu. Chciałem powiedzieć ci, że koszary strażników nie stanowią już problemu, ale wydaje mi się, że ta nasenna mikstura zabiła ich. A tak, o, może pomyliłam składniki. No cóż, co się stało, to się nie odstanie. Przykro mi z powodu strażników, ale mamy inne rzeczy do zrobienia. Dobra, jakie rzeczy? Jezegi Rymadane zawarli sojusz z bóstwem imieniu Yahtuk Zivim. Jeżeli chcecie, aby wasza misja się ukończyła sukcesem, spróbujcie ich poróżnić. W wieży wojny uwięziono kapłana Ilmatera. Porozmawiajcie z nim odnośnie rytuału oczyszczenia. Dobrze, zrobimy tak. Wróć do mnie, kiedy to zrobicie. Jakieś rozumiałem. Na spokój. Skoro już jest tutaj mnóstwo martwych strażników, możemy się tam przejść. Zobaczyć, czy nie pozostawili czegoś, co się im tak już nie przyda. Jakiś kij? Właśnie, mam jeszcze parę przedmiotów. Przyzwanie wielobiesa. Grupowa dominacja. No hahaha. W ten sposób mogę opisać ten czar. Symbol bólu, duszenie. Szata stępania, premia ochronna plus 2, odporność na magię, wiedza mistyczna, inteligencja plus 1. Ne. Inteligencja plus 2, charyzma plus 3. Czy ty masz jakieś... Ty masz już jakieś bonusy do charyzmy. Zobaczmy tylko gdzie. Zbroja maga. Nie. Albo i nie masz bonusu do charyzmy, więc tobie by się przydało. Więc ty weźmiesz sobie tą szatę mistrza. Da mu to plus 3 do charyzmy. A jeszcze buty mamy. Wartość bazowa cechy plus 5 punktów do zręczności. Wow! Chłodczyk się ucieszy. Płaszcz ochronny plus 2. Trzymaj łodczyk. Jakie ma KP? 26 plus 9 modyfikator do zręczności. Szaleństwo. Jakieś bełty. Zwykle bełt ogłuszenia. Nie wiem. Ty masz bełty. Ty sobie weź parę. Jakiś kij. Dobra, to już nam nie jest potrzebne. A ten kij plus 3. Ne. Niech łotrzyk tutaj wypatruje. Sporo tu jest pojemników, które mogą być potencjalnie zapułapczone. A tymczasem pograbimy sobie parę zwłok. Ponieważ dlaczego by nie? Pewnie kolejne kije plus 3. Kij plus 3, kij plus 3. Tak jak mówiłem, wspominałem wcześniej, jeszcze raz to powiem. W odciętej dłoni jest mnóstwo magicznego żelastwa. Wielki okrzyk i egida. Egida. Szkoda, że nie mamy czarownika, który może rzucać zaklęcia 9 poziomu. Premie plus 15 odporności, odtwak kwasu zimna, ognia i elektryczność, plus 5 klasy pancerza, plus 2 odporności, plus 3 odporności na magię, plus 2 do wszystkich rzutów, kamiennej skóry, mniejszego kruszenia wrażliwości, swobody działania na czas działania zaklęcia. Czyli jednym słowem, wszystko obronne, co się da. O, dlatego właśnie zapisałem, że takich czarów, proszę państwa, nie można marnować.
Szybciej, szybciej się baduj. A ty teraz pośpiewaj mu na szczęście. Że tym razem mu się uda. Od razu lepiej. Wielki okrzyk. Ta. No, chyba. Okej, zbroja. Wow. Łańcuch Drakasa. Rzucenie zaklęć oraz zdolności złodziejskie pozostają bez ujemnych punktów zbroi. A. Maksymalna premia do pancerza plus 7. Nie wymaga to tu używanie zbroi. Teoretycznie moglibyśmy to dać naszemu bardowi. Może ty? Nadal on jest plus 9. Czekaj, ma plus 24. Dalej plus 24. Czyli łotrzyk. Idealna zbroja dla łotrzyka. No, jeszcze nawet pozostaje mu parę punktów udźwigu. Lament Banshee, słowo mocy, oślepienie. Słowa mocy nie możemy się nauczyć. Lament Banshee. Co to robi? No to 9 poziomu, więc i tak nie możemy rzucić. Gotów, zrobione. Gdyby nasza drużyna była 5-osobowa, to najprawdopodobniej nasz mak już mógłby rzucać zaklęcie 9 poziomu. No ale cóż, tak to bywa. Ta, teraz chyba przejdziemy się do wieży magów. Czy to ta tutaj? Nie wiem. Nie pisze nigdzie. Prowadzi donikąd, świetnie. To wejdziemy tutaj. Wieży wojny, nie? Tam Ricky kazał nam pójść. A przy okazji, Ricky chyba oferuje jakieś przedmioty. A, w każdym razie to ona wskazała. Dobra, co masz na sprzedaż? Złoty łuk. Plus 6. Nieźle. Masę pocisków. Buty ukrycia. Płaszcz przesunięcia. Mamy już płaszcz niewykrywalności. Ta. Nic ciekawego. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy sprzedać u niej przez ten cały magiczny krab, który tu posiadamy. Ale ponieważ to by trwało z jakąś godzinę, więc zrobię to poza nagrywaniem. Wieży kapłanów. Tam się jeszcze na razie nie wybieramy. Wieży oficerów, tam też nie idziemy. Więc koniec z dedukcją, to musi być wieża magów. Save. Aha, to był ten rebus. Musimy klikać na te portale i coś zrobić. Nie wiem, czy pamiętam dokładnie, jak to zrobić, ale spróbuję. Cyk, cyk. Cyk, cyk. O tak. Musimy pentagram z tego ułożyć. I to nas teleportuje do wieży magów. To jest jedyne wejście do wieży magów. W ten sposób tylko można się tutaj dostać. Dobrze, w następnym odcinku wieża magów oraz, nie wiem, może też wieżę wojny odwiedzimy, cokolwiek tam się dzieje. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.